Witam. Recenzja filmu Cedynia tak mnie samego zachęciła, że stwierdziłem, że muszę zobaczyć właściwie, gdzie to wszystko się działo. Czyli kierunek Cedynia. Oczywiście będzie trzeba także znaleźć te miejsca, czyli ten brud, może ten gród Chodona się znajdzie. No zobaczymy, po prostu się przygotuję. Spróbuję to wszystko tam znaleźć, obejrzeć jak to na żywo, zobaczyć jak to jest zgodne z tą recenzją, co jest niezgodne, co się zgadza, a co w ogóle, że tak powiem, w ogóle nie pasuje do tego całego, do tej całej recenzji. Także zapowiada się to wszystko bardzo ciekawie. Pogoda dopisuje, upał jak licho. Ponad 30 stopni. Będzie dobra, ciekawa podróż i ciekawe miejsca. O tym wkrótce, także będzie pełna relacja, co tam jest w tej Cedynii, jak tam ma się do tego filmu Cedynia i recenzji o filmie Cedynia. Śledźcie uważnie. Niedługo się pojawi cała ta po prostu relacja. A na razie jadę za rowerzystką. Może się uda wyprzedzić. Chyba się udało. I jadę się, że tak powiem, przed tą całą wyprawą napakować. Po wielu kłopotach i złym prowadzeniu przez mapę trafiliśmy na górę Czcibora. Jest to taka tablica pamiątkowa. Pierwsza faza walk. Tutaj koryta Odry też się zmieniły, także nie namierzyłem tego, w którym to miejscu jest. Tak to tu piszą o tym. Rysunek taki historyczny. A tu są rekonstrukcje. I teraz idę na tę górę. Jest tu trochę chodzenia. Idziemy. Ale ze mną idziecie. Dobra. Jeszcze nie. Już. Trochę jest tych schodów. Ale idziemy podobno 270.
po paru godzinach jazdy dobrze sobie pochodzić. Czcibór miał łatwiej jego wojsko, bo z góry lecieli. A ja jak Chodon idę do góry. Dobre na mięśnie pośladkowe, na łydki, na czworogłowe i dwugłowe. Temperatura 31 stopni. Coś z tych stopni chyba jest mniej. Nogi się ładują. Dłuższa seria. A już się pośladki ładują. Wszystko się ładuje. Już prawie jestem. Kiedyś tam bym tu wbiegł. Teraz nie ma szans. Teraz wiecie, czemu Chedon przegrał. Tam widać ten brud prawdopodobnie. W pierwszej fazie tam walczyli. Ale Polacy tylko dali 1000 wojów. Chedon miał 3000. No trochę się tam z nim męczyli. I po prostu uciekli w stronę Cedyni. Czyli w tamtą stronę. A tu siedział Czcibór, 2000 ludzi plus łucznicy w tym lesie tam na dole. No i Chedon oczywiście już był pewien wygrany, jak ci zaczęli uciekać, więc wiadomo, poszedł, jak to się mówi, za ciosem. I rura tędy. No i tu, tak jak mu jeźdźce na koniach zlecieli, plus ci łucznicy, po prostu zdurniał. Chedon uciekł. Cofnął się za brud, zostawił resztę wojska, wojsko w rozsypkę poszło.
Do tego jeszcze Mieszko się z tymi tysiącem, czy tam zresztą, co została, cofnął. Po prostu była masakra. I tak to się zakończyło. I dlatego dzisiaj mamy Cedynię. W 2021 roku Cedynia jest nasza. Tam dalej za rzeką Niemcy, Niemcy, Niemcy. Te góry to Niemcy. Ten pomnik nie wiem co ma przedstawiać, ale jest. To jest taka budka, jakby ktoś tu wszedł, może odpocząć przed zejściem, najeść się, napić. I tak to wygląda historia. Jak to się mówi, historia to umówione kłamstwa uzgodnione. Ja tu uzgadniam taką wersję. Mi się ta wersja podoba. I przy niej zostajemy. Teraz w Cedynii samej jesteśmy. Wieża Mieszka I. Nieoficjalnie, oficjalnie wieża widokowa. W 1895 roku. Pora znowu iść do góry. Ja jeszcze jestem dopakowany, potem czci Boże. No ale nie pękamy. W końcu my z Niemcami wygraliśmy, nie oni z nami. Ale fajnie. O, a tu jak chłodno. Ładnie wszystko wyremontowane. Przywaliłem. O kurczę. Tego nie zauważyłem. Tak to jak się człowiek w telefon gapi. O. No widoki super. Tam są Niemcy, tam Mieszko, tam się Czcibór cały czaił, te wzgórza, a chodną chciał tą drogą, co widzimy, sobie Cedynię spokojnie zdobyć, się tu rozpanoszyć. I mu to nie wyszło. No tak bywa. Stąd mamy do dzisiaj Cedynię. I to by było na tyle prosto z Cedyni, z wieży widokowej. Rok 2021, koniec trzeciej pandemii.